Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft, tym nowszym Minecrafcie. Dzisiaj zostanę pogrącą świń i mam siodełka. Jeszcze muszę sobie zrobić oczywiście... nie zwracać uwagi, muszę pociąkać sobie tabletkę na gardło, bo naprawdę ostatnio moje gardło jest przeze mnie męczone, dlatego taka tabletka jest konieczna, nieważne. Zrobimy sobie wędki. Ze dwie wędki myślę, że starczy. I jeszcze potrzebuję oczywiście marchewek, które nie wiem, czy mam. Możliwe, że mam, ale nie wiem, czy mam. A nie, to w jedzeniu będzie chyba. Będzie w jedzeniu, tak? Będzie w jedzeniu? Będzie. Powinno być. Teraz nie pamiętam. To szybko mi ta tabletka się ciumknie, tylko po prostu chwilę będziecie musieli przeboleć moje ciumkanie, ale nieważne, nieważne. Jak to się robiło, czy ja dobrze pamiętam? Tak, pod skos, dobra, bo już tak myślałem, że coś zdupiłem, ale nie, dobra, czyli mamy dwie wędki z marchewką. Ja bym zrobił jeszcze jedną z tego względu, że będę chciał zrobić pewną rzecz, o której zaraz wam oczywiście powiem. No i będę potrzebował prawdopodobnie troszeczkę więcej tej wędki z marchewką. Jedzenia wszystkiego mam, więc nie będzie problemu. Ze sobą chyba sobie wezmę. Wezmę czy nie wezmę? Wezmę chyba ze sobą po prostu sobie tego shulker boxa. Czy coś tam innego? Chyba stekniemy. Dobra. Słuchajcie, lecimy sobie w tym momencie po świnioka. I... no nie wiem, czy mi się uda w ogóle wszystko zrobić i tak dalej, ale chciałbym sobie przede wszystkim przebiec się przez Nether tym świniokiem. Zobaczyć, jak długo będzie trwało, powiedzmy, jazda na świni. W sumie tam jest też lód, więc dodatkowo, powiedzmy, to może jakoś się ogarnie. No wiadomo, że to nie będzie aż tak szybkie, jak jest to w przypadku łódki. Aczkolwiek powinno być ok, jeżeli chodzi o, no w ogóle, jakieś tam przebiegnięcie się i tak dalej. Problem jedyny jest taki, że tutaj nie ma w ogóle świń w okolicy, ponieważ no dawno się tu już w sumie nie respiły świnie, tak? Bo jednak podejrzewam, że jest to kwestia taka, że albo po prostu jest tutaj za blisko i to się wszystko nie generuje, albo jest kwestia tego, że jednak ja te świnie po prostu najprościej w świecie no zabiłem. No i po prostu tych świń tutaj wtedy nie ma. Ale z tego, co mi się każe, gdzieś tutaj niedaleko, jak jest wioska, powinny świnie jakieś być. Co za tym idzie, będę w stanie sobie ogarnąć wszystko, bo ta świnia albo za mną po prostu sobie pójdzie, albo na nią po prostu najprościej wsiądę i kurde, dojedziemy sobie do domku, tak? Tylko problem będzie taki, czy ja tutaj faktycznie tą świnię znajdę. Tabletka już połowę mniejsza, to zaraz się roztopi, na spokojniutko. O, jest tam świnioczka. Tam jest też, dobra. A jest gdzieś niżej, tak w sumie, żebym miał łatwiejsze zadanie ją ściągnąć na dół, bo tak trochę bym w tym momencie miał przerąbane, ale chyba nie widzę. No nic, no trudno. W takim razie ogarniemy to sobie w ten sposób. Tylko teraz tak. Jak ja... znaczy stąd ściągnę ją, spoko. Jak ja mam ją prowadzić na górę w Netherze, jak tam mam drabinki, bo przecież świnia chyba po drabinkach nie idzie. Jedyne, co mogę ogarnąć, to albo zwykła wędka, zaczepić ją o tą wędkę i ją pociągnąć za sobą, nie wiem, czy to jest jeszcze tak możliwe, albo ewentualnie lina, która też podejrzewam, że niekoniecznie musi zadziałać na świnie, tak? Tak więc troszeczkę w tym momencie nie wiem, co mam zrobić, ale na razie skupmy się na tym, żeby tą świnię w ogóle znaleźć, żeby była cała w miarę i zdrowa, i potem będziemy kombinować dalej. Ona gdzieś tu była, tylko kurde, teraz nie wiem gdzie. Tam jest ta świnia, bo tamta spadła troszkę niżej, to takiej nie będę brał. To będę musiał jakąś wziąć, tylko z tym może być mały problem. Okej.
Mi się wydaje, że świnie i tak na linę będę mógł ogarnąć. Coś mi tak mówi. Tu jesteś, świniaczku. Słuchaj, jest taka sprawa, nie? Będziesz musiał zejść na dół, tylko się nie zabić, bo ja cię potrzebuję do mojej misji. Ewentualnie wezmę tamtego. Nie, spokojnie, ty jesteś wybrany, tak, ty jesteś wybrany, ciebie muszę wziąć. Że słuchaj, ja ci zakładam siodełko, nie? Tu mam taką fajną, na patyczku, wiesz, marcheweczkę, lubisz takie rzeczy, co nie? Świnia, lubisz takie rzeczy? To już się zawiesił, lubisz takie rzeczy? O, terpa, słuchajcie w mój głos, ja cię w tym momencie hipnotyzuję, halo, spatrzcie. Dobra, bo go zepnę zaraz. Teraz tak, zrobimy to w ten sposób. Po prostu go powolutku sprowadzę na ziemię. I nie będzie problemu. Czekajcie, nie w tą stronę teraz. Tutaj, dobra. Zepchniemy cię troszeczkę. Nie spadnij za bardzo, dobrze. Kurde, normalnie hardkorowa misja. Dobra, dir tu więcej potrzebuje. Tutaj cię odkopię, tu cię podkopię. Tu cię podkopię. Chodź, świnia. Wow, spokojnie, świnia. Jak ty, kurde, szalejesz. Tu chodź, świnia, chodź. Chodź, świnia, chodź. No. Chodź, świnia, chodź. Taś, czy tam jak to tam. No, kurde, zawiesiła się, chodź. Świnio, no, dobra. Trzeba cię troszeczkę jeszcze trzeba zepchnąć tutaj. Nie, świnio, nie. Ty musisz iść drugą stronę musisz iść, rozumiesz? Bo tam cię muszę, potrzebuję cię. Dawaj, dobra, jeszcze troszeczkę niżej. Come on, tam jeszcze na jeden bloczek możesz zejść. O, dobrze. Tu sobie zrobimy tak, żebyś nie zeszła w górę, czy tam nie weszła w górę. Dobra, teraz tutaj w dół. Będzie problem, jak mi się tu moby zrespią, kurde, to mi świnie zabiją. Okej. Chodź, świnie. Chodź, dobra. Chodź. Okej. Chodź. Dobra. Tu może być problem, to tak zrobimy, tak? Chodź. O, chodź, świnia. Chodź, świnia. Świnia, chodź. Tu mam na ciebie marchewkę, chodź. Chodź. No chodź, świnio. Świnio jedna, no właśnie. Chodź. Tu, dobrze. Teraz, kurde. O, tutaj. Tak jest. I tak jest, dobra, chodź. Świnio. Taś, chodź. A bo dobra, wsiądę już na nią. Ty. Mało życia w sumie ma, bo świnie też są tak jakby, mają taki wskaźnik tego ujeżdżania. O nie. Get the fuck out. Jestem jazdę na świni. W ogóle strasznie szybko się marnują te. Klikaj szybciej, świnio, biegnij. O, ja czuję, że to będzie długo trwało, nie? Ej, ta świnia biega strasznie wolno. Czemu ona nie biega szybciej? Kojarzy mi się, że kiedyś świnie biegały szybciej, nie? Może jestem za gruby już? Też taka jest opcja. Czy w Minecraftie się można być za grubym na świnie? Dawaj, biegaj. Biegaj. Spokojnie, dobrze, tu, elegancko, jedziemy do domu. Ja już pół w ogóle tej zużyłem, to jest masakra. A, bo ona się zużywa chyba po prostu jak się jedzie na tej świni. To nie jest chyba tylko i wyłącznie od klikania, chociaż czekaj, nie, od klikania, dobra. Bo myślałem, że tak z dupy się też... Wow, nie, spadaj. Spadaj, szkielet, jadę na świni. Nie, bo mi świnie zabijesz. Gnoju! No kurna! Wiesz ile ja się namęczyłem, żeby tą świnię tutaj zaprowadzić? No co za dziad! No kurde, nie? 10 minut tą świnię próbowałem namówić, żeby ze mną poszła. No kurde ty! No nie wierzę w niego, nie? No kurna, teraz was wszystkich pozabijam po prostu. Mam ochotę was wszystkich teraz pozabijać. Wszystkie szkielety, kurde. Zombie też, bo się prujesz po prostu. Weź i idź sobie, kurde. Noż co za menda. Dobra, tu mamy bliżej świnie, to ją może sobie zaraz ogarnę. Ale najpierw pozabijam wszystkie szkielety. Spadaj kurna stąd.
Możesz mi kurde szczelić. Możesz mi naszczelić, kurde. Ale jestem zły. Jestem zły, bo mi kurde zabili moją świnkę. To miała być moja świnka, która mnie zabierze w ogóle w niezwykłą podróż. Kurde, jak zwykle się wszystko pruje w tym świecie. Nie tylko byście się pruli. Nie tylko byście mordowali, kurde. Jakbym nie robił tego samego, nieważne. Dobra. Czy ja na górze tu gdzieś mogę jakoś do niej wejść, żeby ją tak górą jakoś przeprowadzić? Czy to się da? Czekaj, bo ona jest tutaj. Tam słyszę na górze szkieleta. Tu jesteś. Hej! Zginął chyba od razu. No i o to chodzi. Dobra, bo tu jest to. A nie, bo tutaj nic nie zrobię. W sensie, bo tu jest to. Spadaj, zombie. Jakbym przeszedł tutaj, to tutaj już spoko, nie? Tylko musiałbym przejść tutaj. Dobra, potrzebuję troszeczkę dirtu. Żeby zrobić sobie taki mostek jakby, nie? Ja dzisiaj zrobię to misję, ja wam mówię. To jest, no kurde, niewidzialne dirty, halo! Nie lubię tego. To jest najgłupszy błąd, jaki powinien być już dawno poprawiony w Minecrafcie. Ja rozumiem, że się za szybko kopię trochę tego dirta i czasami Minecraft nie wyrabia. Ale mimo wszystko powinno być to tak zrobione, że jednak, żeby można było. Czekajcie, z tej kratki tak naprawdę podprowadzę i tutaj tą ścieżkę. Żeby ci kurde uprościć życie. Czekaj, tak, na spokojnie. Dobra, i teraz idziemy dalej. To będzie w górę w sumie, więc trzeba zrobić takie schodki. Może ta świnia będzie chociaż szybsza z drugiej strony. Może tak miało być. Może tamtą świnię miałem stracić. Nie wiadomo. Dobra, tutaj trochę za wysoko. To tak już tutaj zrobimy tak. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Dobra. To byśmy mieli. Czy tutaj mamy jakiś nieprzyjaciół? Oczywiście, że mamy. Wypierdzielaj stąd. Dobra. Oświetlimy sobie ścieżkę, kurde. Żeby nic mi się tu brzydkiego nie zrezbiło, po prostu. Jeszcze tylko dostać się do domu, który jest w miarę niedaleko, ale wiecie o co chodzi, jest problem. Jest zombie. Najgorsze są szkielety. Zombiaka, to ja sobie tam, wiecie, zombie idzie powoli, nie ma z nim problemu. Ze szkieletami jest największy problem, bo te mendy strzelają. Niewyżyte, kurde. O, te to już w ogóle zielone padalce. Tylko by, kurde, wybuchały. Dobra. Oświetlimy sobie drogę w dalszym ciągu. Tak, żebym czuł się tutaj bezpieczniej na tej drodze. O, tak się będę czuł bezpiecznie. Zapomniałem przecież, że to jest kuźwa na pagórku, nie? Holy shit. Dobra, tędy będę musiał zejść. Same czeluścia piekła, jak tam kurde same pająki, szkielety i wszystko. Kiedy będzie dzień? Halo? Gdzie tu jest kurde jakiś ten? Co ty mi tu gunpowdery zabrałeś? Kto ci pozwolił w ogóle? Ty? Hopie? Tak nie wolno, nie wolno tak. Dobra. Bo teraz wychodzi na to, że będę musiał zejść. Jak cię szczele, zaraz. Jak ty śmiesz w ogóle, no? Dobra, będziemy musieli zejść tędy, tędy. Tędy, no i tu będzie problem. I tu będzie kurde problem, no. Co tam, tam w ogóle jakiś opancerzony szkielet, taki bogaty w ogóle. Dobra, czekajcie, bo tu są szkielety, tu jest szkielet. No kurde, tego nie zrobię, nie, w nocy tego nie zrobię. W nocy ta misja wydaje mi się niemożliwa, bo nawet jak zabijam te szkielety, to i tak się zaraz zespią nowe. Więc w sumie to jest takie błędne koło, nie? Ja zabiję, to zespi się nowy i tak w kółko Macieja. Tam mamy jeszcze szkieleta, tam mamy szkieleta. Tam mamy szkieleta, oj, tam mamy szkieleta, więc trochę problem. Musimy poczekać na... O, dobra, będzie niedługo wschód słońca. To jest bardzo dobry znak. Wypalaj stąd. Dobra. To poczekamy sobie na ten wschód słońca, powiedzmy. No jeszcze troszeczkę brakuje, ale idzie to zrobić. I wtedy będę mógł sobie na spokojnie do tego domku wrócić, bo tak to raczej tego nie widzę. Póki co pójdziemy sobie do mojej świni. I pogadamy z nią chwilę, żeby się nie bała i w ogóle chrupie tego.
tabletkę, dobra. Cześć, świnia. Słuchaj, jest taka sprawa, nie? Ogólnie ja cię zabieram ze sobą. Także ty się nic nie bój, nie? Bo to nic ci się tam nie stanie, nie ma prawa. A tu zabuduję, żebyś nigdzie nie spadła. Tu do mnie idzie zombie, czekaj. Tego nie widziałaś. Ja wcale nie jestem aż taki zabójczy. Dobra, słuchaj, świnia, bo tu jest taka reguła, nie? Mam jeszcze drugie siodełko. Na szczęście wziąłem trzy, bo jak to się mówi, do trzech razy sztuka, nie? Zaraz będzie dzionek, także te wszystkie bendy się popalą. I ciebie wezmę, bo muszę cię przetestować w deterze, o ile dam radę w ogóle cię tam wdrapać na to na drabinę. Nie, umiesz chodzić po drabinie, co nie? Kuźwa kiwnęła, że tak. No w tym momencie to nie było planowane w ogóle, bez kitu. Dobra, także słuchaj, ja ci tutaj zakładam takie siodełko, nie? I miejmy nadzieję, że oczywiście będziesz miał troszeczkę więcej... No, troszeczkę więcej, czekajcie, niech się zaczną palić te dziady. Dobra, palą się. Nie! No debil, nie świnia, nie? Dlaczego ona się chciała tutaj przepchać i iść dalej? No po prostu... Ja tutaj takie przygotowania robię, no tyle... Ja nie mam pytań w ogóle. A siodełko mi się do tamtej świni też wróciło, super. No ja pierdzielę, ej, no czemu tak ciężko jest, kurde, wziąć ze sobą świnię? No... Ja cały... Ja myślałem, że ja po prostu będę próbował przez odcinek, to ja będę przebiec neter. A ja przez odcinek to ja będę próbował w ogóle ściągnąć świnię do domu. Bo kurde, albo giną, zabite od szkieleta, albo po prostu same popełniają samobójstwo. Dlaczego? O, ta jest na ziemi, dobrze. Chodź tu, świnio. Ty masz trochę mało życia, mogę cię uleczyć jakoś? Dam ci jedzenia. Będziesz jadła swoich braci? Nie, chyba nie. A nasionka jak ci dam? Nie, nasionek też nie będziesz jadła. Na pewno da się jakoś uleczyć świnie. Albo zbożem, albo jabłkiem, albo czymś. Ale dobra, powiedzmy, że masz trzy serduszka, dasz radę. Ja w ciebie wierzę. Tylko musimy zrobić tak, żeby ominąć tego creepera. No, pykaj to, szybciej! Szybciej jedź! Szybciej! No przecież on zaraz tu przyjdzie! Kurda! Jedź! Jedź! Szybko! No nie. Ja tego nie zrobię, nie? Bo te świnie to w ogóle nie chcą ze mną współpracować. Jedź! Spadaj! 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 Powiedziałem! Dlaczego tu jest tyle mobów? No bo tu jest, kurde... Dobra, ja ich pozabijam po prostu, tak? Będę miał przynajmniej spokój. Dobra, jedziemy. Świnia, teraz, come on! Dobra, ta w ogóle jest jakaś uszkodzona, dawaj, teraz! Szybkość, nabieraj szybkości, tak jest! A czyli po prostu jak jest ta zużyta, to w sumie nie ma opcji, żeby szybkości nabrała. Nie dawaj, świnia! Dajesz! Nieważne, nic ci się nie stało, spokojnie! Masz jeszcze 2,5 serduszka, to jest pół życia praktycznie! Też jakoś świnie uleczyć? Chyba jabłkami albo zbożem? Świnia, dajesz, weź się, kurde, rozpędź trochę, no! Pokaż, na co cię stać, come on! No! Ty jesteś szybka, ja wiem o tym. Tylko ty się, kurde, wstydzisz, nie wiem, pokazać swojej pełni mocy, przepraszam. Dwa serduszka, ja pierdzielę. Czy uda mi się, kurde, dostać do domu? Nie mam pojęcia. Słyszę zombiaka, który pewnie gdzieś jest na plecach. Dawaj, no Boże, przecież ja już kolejną tą zużyłem. To jest coś niesamowicie głupiego. Kiedyś tak to nie wyglądało. Przecież tymi świniami można było zapierdzielać jak dziki. Dawaj, wbijaj, dobra. Teraz tutaj i teraz tutaj, dobra. I elegancko, jesteśmy prawie w domu, come on. Dasz radę, ja w ciebie wierzę. Jesteś świnią numer jeden, come on. Dawaj, ciśnij, przed się, ale prędkość po prostu zawrotna, nie? No jedź! Czy świnie się męczą po prostu po jakimś czasie, czy co? Czemu stajesz w miejscu? Jedź. Jedź, dobra, teraz stój. Jest! Mam świnię na swojej, kurde, parceli. Teraz jak ją, kurde, uleczyć, żeby ona mi tutaj nie zginęła, powiedzmy. Spróbuję dać jej zboże. Podejrzewam, że to będzie najbardziej... odpowiednia rzecz. Tylko czekaj, to ja tu mam zboże? Tu powinien mieć zboże. Kurde, chleb tutaj będzie. I tu mam zboże. Dobra, zobaczymy, czy to zboże coś jej da. Powinno w sumie, no tak zbożem jak się... A nie, bo zboże to będę chciał ją rozmnażać, a ewentualnie jabłko. Aha, okej. Okay. Okej, nic jej to nie robi. Bo i tak chcę wsiadać na nią. Czyli zbożem nawet ją w ogóle nie rozmnożę. No może jabłkiem? Mam jabłka w ogóle? Nawet nie wiem.
Jak świnie, kurde, uleczyć? Bo wiem, że konie chyba da się właśnie jabłkami, albo zbożem, albo czymś tam, nie pamiętam, czy tam tym zbożem, ale w takiej w kostce, nie? Nie, jabłkiem też nie. No, to trudno, świnie, powiem ci, masz przerąbane, masz dwa serduszka, także nie wróżę ci świetlanej przyszłości. Ale i tak spróbuję ewentualnie jeszcze powalczyć sam, znaleźć świnie, może tutaj po drugiej stronie też bliżej te świnie były. Sprowadzić jakąś inną świnię, zrobić więcej i najwidoczniej tych marchewek na patyku, bo to jest w ogóle masakra, jak to wszystko szybko się wytraca po prostu. Ja myślałem, że to chociaż, tak wiecie, to tak by dobra, to zrobię sobie 3, to starczy na całą drogę, nie? Na całą drogę. 5 kratek, kuźwa, przeszedłem i już problem, nie? Że się wykończyły. Także trochę przerąbane. Będę musiał to jeszcze jakoś inaczej w takim razie ogarnąć. Ale z tymi, powiedzmy, wydarzeniami obecnymi zostawiam was oczywiście, żebyście sobie przemyśleli parę rzeczy. Co się tutaj wydarzyło i dlaczego, i jak, i po co, i... No i tyle. I się po prostu zobaczymy w następnym odcinku. Będzie trzeba jakieś, myślę, zapasy w ogóle drewna czy czegoś porobić, bo nie mam nic potrzebnego takiego. Mam bardzo dużo przedmiotów. Mam tak dużo przedmiotów, że się nie mogę w ogóle pomieścić, ale nie mam akurat tych najbardziej potrzebnych, czyli właśnie drewna, czyli jakichś surowców innych, chociaż żelazo i ten to tam zbierałem, to nieważne, ale na pewno drewno i na pewno kobla, chociaż nie, kobla też mam. No to drewno, głównie mi drewna brakuje, dosłownie, samego drewna. Także będzie trzeba pościnać troszeczkę drewna, a żeby nie było tak nudno, to myślę, że polecimy sobie obudzić do jakiejś dżungli albo coś podobnego, ale będę musiał więcej fajerwerek zrobić. Nieważne, zobaczymy się po prostu w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i pa, pa.